Chciałem powiedzieć, że zwróć się do swojego uzdrowienia. Jakiś czas temu modliłem się o kobietę, która była chora na raka i wiecie co, jak przyjechałem do niej, akurat musiałem pojechać sam, bo nie było z kim pojechać. I jak zobaczyłem stan tej kobiety, to się trochę jakby wystraszyłem, bo kobieta wyglądała nie najlepiej, no i mówi, że jest chora na raka, więc wyglądała to jak. Zrobiłem to, co zawsze, czyli pomodliłem się, nałożyłem ręce, zrobiłem wszystko, co trzeba. I przez dłuższy czas nie miałem jakby zwrotki odnośnie, co się z tą kobietą dzieje, chociaż ja byłem u niej parę razy. Ale wtedy, jak przyjeżdżałem do niej, to jakby coś w tej kobiecie drgnęło, ona oddała życie Jezusowi, ale drgnęło w ten sposób, że zapraszała wszystkie swoje córki, dwie z nich mieszkały za granicą, żeby po prostu przyjechały, żeby mu się spotkało. I się wtedy też ponawracała. Ale dopiero po jakichś dwóch miesiącach otrzymałem zwrotkę, że ten rak, który zaatakował jej całe ciało, on po prostu usech. Amen. On usech i nie ma, i ta kobieta po prostu funkcjonuje. Amen. Amen. Amen.